Czy wiesz, że siatkówka została wynaleziona dopiero w 1895 roku w Stanach Zjednoczonych? Jej prekursorem był dyrektor Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych Mężczyzn w Holyoke w Massachusetts, William Morgan. 9 lutego 1895 roku w tamtejszej sali gimnastycznej odbył się premierowy pokaz sportu wymyślonego przez Morgana, który wówczas nosił nazwę Minuanet. Dopiero późniejsze obserwacje i kierunek rozwoju dyscypliny doprowadził działaczy do fundamentalnej konkluzji, iż sport ten powinien nosić nazwę siatkówka. Oryginalne zasady dyscypliny zostały napisane przez Morgana dwa lata później, w 1897 roku. Początkowo siatkówka przeznaczona była jako sport halowy dla biznesmenów. Jednak bardzo szybko okazała się atrakcyjna także dla obu płci w szkołach, na placach zabaw, a nawet jako element ćwiczeń w siłach zbrojnych i innych organizacjach w Stanach Zjednoczonych. Do Europy siatkówka dotarła dopiero podczas I wojny światowej. Natomiast w Polsce pierwszy mecz pokazowy miał miejsce w Warszawie w 1919 roku. Obserwuj po więcej.